Cześć, z tej strony Gerd Marw, a to kolejny odcinek fantastycznej książki. Tak jak mówiłem, w zeszłym tygodniu pójdziemy dalej tropem Gry o Tron, bo czemuż by nie. I mam dla was Nawałnicę Mieczy. Pierwszą część w zasadzie Nawałnicy Mieczy, bo Stali Śnieg to jest pierwsza część trzeciego tomu. Wiąże się to, pokazuję to wam tak, żeby znowu porównywać, iść za serialem troszeczkę, czyli trzeci sezon. W zeszłym tygodniu zobaczyliśmy pierwszy odcinek czwartego sezonu. Bardzo, bardzo, bardzo zadowolony jestem. Już jestem troszeczkę nakręcony, tym bardziej, że pokazali trochę rzeczy z... ojejku. Z tej części. Trochę rzeczy z tej części, które nie pokazały się, nie zostały pokazane w... W poprzednim sezonie, chociażby w tej części pojawia się postać Oberyna Martella. To, że wam o tym mówię, to nie jest nic strasznego, jeśli nie, ani nie oglądacie, ani nie czytaliście, to tak wam mówię, że pojawi się tutaj przedstawiciel rodu Martellów i w ogóle zacznie angażować się ród Martellów. Kolejny bardzo, bardzo ważny ród w tym uniwersum, tak w skrócie. Co się wydarzyło pod koniec Starcia Królów? Tak, tutaj będą spoilery ze Starcia Królów. Jeśli nie oglądaliście drugiego sezonu, ani nie czytaliście Starcia Królów, to uważajcie. Tutaj są spoilery. Lannisterowie ciągle nie dostali w dupę. Ciągle mają coraz łatwiej, coraz lepiej. Gorzej Tyrion, który w poprzedniej części był namiestnikiem, pod koniec tutaj wymienia go tatuś i tatuś stwierdza, drogi Tyrionie, spierdala, już się nie potrzebuje. W tej książce Tyrion jest w dupie, ponieważ ani został zdegradowany, został okaleczony w trakcie bitwy w Czarnym Nurcie. I to jest jedyna postać, tak na dobrą sprawę, z Lannisterów, która dostała w dupę w końcówce poprzedniego temu. A tak na dobrą sprawę to Lannisterowie teraz są lepsi. Chociażby wpierdzielili Stannisowi i Stannis z podkulonym ogonem wraca na smoczą skałę. To, co się dzieje w tym tomie z Lannisterami i ze Stannisem i tak dalej, jest bardzo istotne. Znaczy się z Lannisterami. Z Stannisem trochę mniej, bo Stannis nabierze dopiero znaczenia już później. To jest... W każdym tomie tak jest, że mamy kilka postaci, które bierzemy na przeczekanie. Że z nimi się nic nie będzie działo, ale jest przygotowana na nich fabuła, która będzie dopiero później. Niestety w ten sposób pisze Martin. I tutaj jest to Stannis. I co? W poprzednim tomie w dupę oberwał Stannis, w dupę oberwał Ser Davos, cebulowy rycerz. No. To, co się dzieje ze Starkami w tym tomie, szczerze, też ich bym brał na przeczekanie. Też ich bym brał na przeczekanie, bo oni coś tam niby robią, zdobywają albo nie zdobywają, walczą, przegrywają. Mniej więcej fabuła krocząca za Robem Starkiem i wygląda tak jak w starciu królów. Czyli nic szczególnego. Teraz ludzie się dziwią, dlaczego ja nie lubię Starków. Nic naprawdę szczególnego się nie dzieje. On tam dobywa albo przegrywa i tyle. Ludzie idą za nim, bo jest teraz będzie król na północy i tyle. Wielkie rzeczy. Tutaj nie wiadomo... Czy to tutaj już nie wiadomo? Poczekajcie, bo ja robię sobie ciąg myślowy, bo już mi się wszystkie postaci pierdzielą i wszystkie tomy mi się pierdzielą. Dobra, nieważne, nie będę się ten. Daenerys też bierzemy na przeczekanie, bo tutaj ciągle nic się nie będzie z nią działo, nic ciekawego. Już w tym tomie poznaję kolejną postać, która będzie ważna. Ważna postać się pojawi w tym tomie, tak, i którą na całe Boże szczęście, jeśli oglądacie serial, trzeci sezon, ta postać została straszliwie został dobrany aktor. Paskudnie został dobrany aktor do tej postaci, ale na całe Boże szczęście w czwartym sezonie został on zmieniony na dużo, dużo lepszego aktora. Jeśli oglądacie, to wiecie, o czym mówię. Jeśli nie oglądacie, to zwróćcie na to uwagę. A będziecie oglądać, nie? Daenerys bierzemy na przeczekanie. To, co jest ciekawe w tym tomie, to jest przede wszystkim Jon. John robi się ciekawy, wokół Brana trochę się dzieje ciekawych rzeczy, bo tam były w drugim tomie zadziało się sporo na linii Bran i Theon. Theon Greyjoy. I tutaj Tyniona już nie ma.
Nie wiadomo, co będzie z Theonem. Nie wiadomo bardzo, bardzo długo, co będzie z Theonem. Bardzo długo książka nic nie mówi o Theonie. Serial mówi od razu. Serial w trzecim tomie, w tym tomie od razu się dowiecie, co jest z Theonem. Jeśli nie oglądacie serialu, a czytacie książkę, dowiecie się dopiero, co się dzieje z Theonem w Tańcu ze Smokami. Nie wcześniej. Jest to wkurzający zabieg serialu, bo to mi przeszkadza, że oni od razu pokazują, a w książce jak tak długo się czeka na tego Theona, to kiedy on się w końcu pojawia, to jest: o mój Boże, Theon, co ty robisz w ogóle? Też on niespecjalnie ludzie go lubią, więc tak się, też tak się nie przejmuje. Dużo się stało w starciu na linii Bran-Theon i tutaj już jest tylko sam Bran, który będzie chyba zbawiał świat, nie wiem. To jest cudowne, chyba cudowne dziecko, które będzie zbawiać świat i chyba do tego będzie dążyło, ale mniejsza. Z Jonem za to dzieją się, tak jak mówiłem, bardzo fajne akcje. I to, co było w poprzednim tomie, jak Jon niby fajnie, on wyszedł w zeszłym tomie, wyszedł na mur i nic kompletnie nie robił za tym murem. Nic oni tam specjalnego nie osiągnęli. Jakieś tam były te zombiaki, albo nie było tych zombiaków, jakieś tam bitwy, ale nic specjalnego, kurwa, nie zadziałał. Pod koniec trochę się zmieniło, ponieważ pod koniec drugiego tomu Jon na prośbę, na zlecenie Corvina Mikke. Corvina Półrękiego dołączył do dzikich, żeby szpiegować dzikich dla straży. Kurczę, ktoś z sąsiadów strasznie stuka. I tutaj zobaczymy bardzo, bardzo dużo dzikich. Bardzo fajne odsłony dzikich. Dzicy są w tej książce zajebiści. Zwłaszcza Tormund, kochanek Olbrzyma, czy syn Olbrzyma, nieważne, nie pamiętam jak ten Tormund jest świetny. Mance Rider jest już mniej świetny, ale jest też ciekawą postacią. W ogóle dzicy są bardzo, bardzo, bardzo fajni. Tutaj też pojawiają się już Tenowie, którzy... Cicho, Feza! Tenowie, którzy w serialu dopiero pojawiają... Cicho, Feza! Którzy dopiero w serialu pojawiają się w czwartym sezonie i Tenowie są kompletnie, kompletnie inni. To, uwaga, wielki spoiler z pierwszego odcinka czwartego sezonu, tak żeby już połączyć. Pokazują ich jako kanibali i to takich bardzo, bardzo dosłownie. Faza! Przepraszam was za te dźwięki. Pokazują ich jako kanibali w sposób bardzo, bardzo dosłowny. A tutaj jest tak niby coś tam wspomniane, że... Ale nie są, oni są strasznie przerażający, ale nie aż tak. W serialu oni są strasznie przerażający, obrzydliwi, od razu takie... What the fuck? Tutaj nie. I się rozpraszam, nie wiem, o czym mówię. Dobra. Tyle o dzikich. Na dzikich bardzo, bardzo fajnie zwrócić, warto zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę też na Lannisterów, warto zwrócić uwagę na Jaime'ego, gdzie są cudowne, świetne sceny Jaime / Brienne Stark, ponieważ jak wiecie w poprzedniej książce, Caitlyn wysyła... Czy to nie było jeszcze? No to tutaj będzie, dobra, nieważne. Jaime, Brienne Stark. I tyle. To, co jest na linii serial, książka inaczej, kompletnie inaczej, jest to, że jest jeden bardzo, bardzo duży twist plot. Bardzo duży. To jeśli nawet nie oglądaliście serialu, to widzieliście, jak ludzie płaczą z tego powodu. Jego w tym tomie nie ma. Jest dopiero w następnym. W tym tomie natomiast, o ile pamiętam, jest kompletnie inny duży twist plot, którego w serialu przełożyli na następny sezon. Bardzo duży, fajny twist plot, na który bardzo, bardzo czekajcie. Jeśli nie czytaliście tego tomu, to uważajcie na to, bo to jest fajne. Jeśli oglądaliście serial, to wiedzcie, że są zamieniane miejscami te twist ploty, więc
Tak, coś się wyda, w ogóle bardzo dużo wydarzy się w następnym sezonie i w następnym tomie. Nawałnica Mieczy na dobrą sprawę, zarówno Stal i Śnieg, jak i Krew i Złoto, te dwa tomy, są częściami, w których bardzo dużo się dzieje. Bardzo, bardzo, bardzo dużo się dzieje i dużo się zmienia w fabule. Bardzo dużo się zmienia w fabule, bardzo się dużo zmienia z postaciami, bardzo się dużo zmienia w ten. Są to najlepsze tomy z całej sagi. Ja mam tutaj wydanie nie, tym razem nie serialowe, tylko te starsze. One są o tyle bardzo fajnie zrobione, że ja nawet, nie dobra, nie chcę mi się wam pokazywać, pokażę wam jak będę pokazywał następny tom. One są, okładka, ta tytułowa strona z okładki, pierwsza strona okładki, ona jest na tych dwóch tomach, to jest jeden obraz przedzielony na pół. Też lepiej wam nie pokazywać całości, bo ona dużo zdradza niestety wbrew pozorom. Także nie pokażę wam tego, jak ona ładnie przechodzi, może później. Ale tak jest, to tyle wiedzcie. Dobra, jakoś tak chaotycznie gadam dzisiaj, ale jestem jakiś w ogóle w kosmosie. Dużo się dzisiaj dla mnie dzieje, ja zaraz pierdolę sobie pistację. Będą na pewno w końcu robione to co zostało zaproponowane mi w zeszłym tygodniu przez jednego z was, chyba przez Zielonego Macza, z tego co pamiętam. Jakiegoś typu pogadanki. Zrobimy sobie taką serię, będzie fajnie. Będziemy sobie gadać, o Boże, teraz akurat Bazyl stwierdził, że będzie srał, on by mnie bardzo wkurwiał. Zrobimy sobie tak, że będziemy sobie robić jakieś odcinki, w których ja po prostu opowiadam o jakichś aspektach danej książki. Chociażby właśnie gry o Tron, zrobimy sobie serię, gdzie pogadamy sobie o konkretnych rodach już bardzo, bardziej szczegółowo, tak żeby się po prostu, żeby mieć z tego frajdę. I też o innych tytułach. Zrobimy sobie takie pogadanki, bo nie uważam, żeby to był zły pomysł. Co bardzo możliwe, że w którymś momencie zrobimy sobie takie panele na żywo, żebyśmy mogli sobie bezpośrednio pogadać. I a propos tego, bardzo serdecznie was oczywiście przypominam i zapraszam. Dzisiaj o godzinie 18, czyli w tym momencie dla mnie za godzinę. Ja nie wiem, czy zdążę z tym odcinkiem z publikacją, ale trudno. Jest hangout, zapraszam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na ten hangout. Ja, Janek Gada i Marudny Vlog. Pogadamy sobie o tym, jak jest z YouTube'em i tak dalej. Tam nie będzie pewnie słowa o książkach, ale możecie też zadawać tam jakieś pytania i my wtedy pogadamy z wami na kompletnie inne tematy, także... Bazyl, przestań! Tak, jak chcecie ze mną pogadać o jakimś konkretnym tytule, albo cokolwiek chcecie mnie zapytać, tam wpadnijcie. Marudny Vlog, z tego co wiem, Darek z Marudnego Vlogu też czyta i podobną tematykę. Także wpadajcie, będzie fajnie. Dobra, dzięki, na razie, cześć.